Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Kiszluk rozmawia, to cykl, który powstał w czasach, w pierwszym lockdownie, w czasie, gdy pomyślałem sobie, że warto może zapytać moich znajomych z biznesu, kolegów i koleżanki, co słychać. Dziś moim gościem, już wam pokazuje, jest pan Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments. Witam, panie Jarku. Dzień dobry, witam państwa. Jest mi bardzo miło gościć pana w moich rozmowach z kilku powodów. Jeden to taki, że mieliśmy przyjemność już współpracować ze sobą dłużej przy okazji naszego projektu 50 najbardziej kreatywnych. Natomiast w tej chwili od trzech chyba lat, bo teraz jest czwarta edycja, obserwuję, jak rozwija się w sumie dosyć podobny program, który jest pana, z tego co wiem, inicjatywą pod skrzydłami pana Kulczyka i nazywa się Incredibles. To jest program dla młodych firm, dla młodych przedsiębiorców. Ale chciałbym, żeby to pan o nim opowiedział. Doskonale. Witam państwa raz jeszcze. Rzeczywiście mam przyjemność być nieco samozwańczym koordynatorem tego programu od jego początku. Mamy czwartą edycję. Czwarta edycja z oczywistych powodów jest nieco inna. Ale od początku to był to program pomyślany jako próba stworzenia bardzo wymiernej, pożytecznej pomocy tym wszystkim, którzy chcieliby rozwijać swoje skrzydła biznesowe, a nie do końca ich dotychczasowe doświadczenia czy przebieg kariery zawodowej dał im możliwość odpowiedzenia na wszystkie ich nurtujące pytania. Pierwsze dwa lata sami de facto szukaliśmy spółek w Polsce i w regionie. Wybieraliśmy po 5 spółek, którym oferowaliśmy również granty. Program wyróżniał się na pewno tym, że wszystkie sesje mentoringowe były, jak to mawiamy, szyte na miarę, czyli staraliśmy się w pierwszej fazie współpracy mocno skupiać na tym, co tak naprawdę brakuje, jeżeli chodzi o wiedzę naszym podopiecznym. Trzecia i czwarta edycja jest już nieco inna. Wyszliśmy z założenia, że nie mamy odpowiedniego zaplecza, żeby szukać samodzielnie czy wyszukiwać tych najciekawszych projektów. Widząc, że jest kilka fajnych konkursów w Polsce, w których nagrodami jest dyplom w Antyramie, może warto byłoby stać się taką nagrodą i zaproponować tym laureatom innych konkursów startupowych naszą wymierną pomoc. I okazuje się, że wpadliśmy sobie z tymi organizatorami szybko w objęcia, ponieważ ich ranga ich konkursów nieco wzrosła, ponieważ nagroda stała się wymierna, policzalna i bardzo pożyteczna. Z drugiej strony my mamy ten komfort, że ktoś już solidnie ten rynek przeczesał, zweryfikował i sprawdził. Odeszliśmy też od formuły grantowej, ponieważ z naszych doświadczeń wynikało jednoznacznie, że pieniądze na rynku, na którym tych środków nie brakowało, nie były najważniejsze. A kluczowy dla tych spółek jest kontakt z żywym człowiekiem. Wiem, że to brzmi nieco może ironicznie, ale tak naprawdę poświęcanie czasu, uwaga, jaką dajemy tym spółkom, wsłuchujemy się we wszystkie nawet pozornie najmniej istotne głosy, staramy się analizować z nimi najpierw bardzo wnikliwie potrzeby, które mają, a potem staramy się spełnić nawet najbardziej wyszukane marzenia. Ostatnio szukaliśmy dla jednej z naszych spółek specjalisty, który zajmował się, specjalisty do spraw stali. Chodziło nie tylko o głęboką wiedzę technologiczną z zakresu produkcji i użycia stali do budowy konstrukcji stalowych, ale też całego projektu czy projektu budowy konstrukcji stalowych. Mówię tutaj o projektowaniu, o budowie, o budżetowaniu takiego procesu. Znaleźliśmy, spółka takiego specjalistę dostała, także staramy się współpracować
w sposób bardzo, nazwijmy to, niekorporacyjny, bardzo rodzinny. Jesteśmy bardzo elastyczni. Tylko w tym roku już wspólnie przeszliśmy prawie 28 sesji mentoringowych dla 10 spółek, a jeszcze jesteśmy daleko do końca, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję. To wszystko oczywiście w tej sytuacji online, prawda? W tym roku online'owo. Ten rok był niezwykły, dlatego że między innymi naszymi laureatami czy finalistami są spółki pochodzące z konkursu European Startup Days w Katowicach. Ten konkurs odbywał się z reguły w maju, czyli mogliśmy startować z naszym programem mentoringowym w maju. Przechodziliśmy następnie do Global Impact Challenge, który organizujemy z Singularity University, i to był czerwiec. Następnie we wrześniu pojawiał się Business Insider Global Trends Festival. To był kolejny nabór spółek. I kończyliśmy wszystko październikową Rzeczpospolitą, czyli Orłami Innowacji. I to nam dawało taki zestaw 10 spółek, który mogliśmy zaproponować, tak jak wspomniałem, szyty na miarę, bardzo, bardzo elastycznie programowany zestaw mentorów, specjalistów właściwie ze wszystkich dziedzin, bo co też warte podkreślenia, my nie rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał świat. Nie dzielimy się naszymi wizjami, nie spekulujemy na temat tego, jak będą wyglądać branże, w których obracają się nasze spółki. Stawiamy na bardzo użyteczną, bardzo praktyczną wiedzę. I gro czasu, 99 pewnie procent naszych warsztatów, to są tematy związane z takim operacyjnym, codziennym prowadzeniem firmy, ze szczególnym naciskiem, bo to najczęściej nam się tutaj pojawia na takich listach zapotrzebowań przez spółki. To są tematy związane z komunikacją, z marketingiem, z budową zespołu, z zarządzaniem, motywowaniem tych ludzi, elementy strategiczne na przygotowywaniu prezentacji dla inwestorów, kończąc. Zwykło się na te firmy nazywać, te firmy w Polsce nazywać startupami. Ja mam wrażenie, że ten rynek jest troszkę sztucznie taki napompowany i że te wszystkie, teraz powiem w jakimś sensie wbrew sobie, te wszystkie konkursy, te wszystkie programy, to wszystko jest taka trochę właśnie zabawa. Dlatego bardzo mi się podoba to, co Pan mówi o tym takim praktycznym podejściu i myślę, że pod opieką Pana Kulczyka jest to rzeczywiście realne, w przeciwieństwie do tych innych programów, które są głównie PR-owe tak naprawdę. Ktoś napisał słusznie, że firmy na pytanie, czy wspierają startupy, odpowiadają, ależ oczywiście, że tak. I robią to w taki sposób, że wydają powiedzmy 200 tysięcy na konkurs, po to tylko, żeby do klinicy, do prezentacji mieć fajną planszę. Natomiast tej realnej takiej potrzeby tych młodych ludzi, mówiąc generalnie tylko startupy, czy tam jest startupy, młodych ludzi, mało jest takich programów. Czy Pan się ze mną zgadza? I tak, i nie, bo mottem naszego programu jest dzielenie się wiedzą, kontaktami i doświadczeniem. I co my przez to rozumiemy? Staramy się nie tylko pomóc w identyfikowaniu im tego, co naprawdę ich boli, bo mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, kiedy ten przysłowiowy klient przychodzi po chleb i masło do sklepu, a tak naprawdę wychodzi z telewizorem i z nartami. To znaczy brakuje bardzo często nawet świadomości tego, co i dlaczego chcą robić. Więc bardzo ważne są te sesje inicjujące, kiedy im tak naprawdę otwierają oczy na te wszystkie obszary, które są im albo nieznane, albo w ogóle nie podejrzewają się o to, że mogliby mieć jakąkolwiek niekompetencję na tym polu. A okazuje się, że ta niekompetencja jest bardzo duża i ona rzeczywiście powoduje, że jest to poważny hamulec w rozwoju firmy. Po drugie, to co staramy się robić dla tych spółek, to uświadamiać im, że robienie biznesu, nawet w koszulce z napisem startup, nie zwalnia od pewnej odpowiedzialności. Przyjęło się trochę w Polsce, że i obserwowaliśmy to w edycjach poprzednich,
że startupowiec czy founder, bo oni bardzo często, ci młodzi przedsiębiorcy, lubili się tak nazywać, bo przedsiębiorca brzmiał jakoś tak bardziej staroświecko, trącił myszką, jest pewnego rodzaju formułą takiego trochę freestyle'owego podejścia do biznesu, czyli ta odpowiedzialność za powierzone pieniądze, za powierzony majątek, za ludzi jest nieco niższa. Oni sobie często powtarzali, że oni mają prawo się potykać, bo im częściej się będą potykać, tym więcej będą zdobywać doświadczeń i tym bardziej będzie to procentować w przyszłości, ale to zawsze kosztem czegoś. Oczywiście jest to pochodna pewnej, nie chcę powiedzieć demoralizacji, ale może luksusu związanego z tym, że moda na startupy wykreowała rzeczywiście ogromny apetyt. Pochodną jest skumulowanie ogromnego kapitału dla nich przeznaczonego, że można było się potykać, można się było mylić, ale umiejąc sprzedawać swój kolejny pomysł, można było szybko znajdować na niego inwestorów i tak od konkursu do konkursu funkcjonować przez wiele miesięcy. Ostatnio spotykamy się ze spółkami, które nam szalenie imponują i szalenie nam się podobają, ponieważ są to spółki, które po pierwszych minutach rozmowy mrugają znacząco okiem i mówią: a panie Jarku, my tak naprawdę to nie jesteśmy startupem. Myśmy się zgłosili do tego konkursu, bo dzięki temu konkursowi my po pierwsze dostaniemy sporo praktycznej wiedzy za darmo, po drugie będziemy mieli dostęp do pieniędzy, o jakich mogliśmy marzyć, nie będąc startupem, a po trzecie tak naprawdę my bardzo liczymy, że taka firma jak państwa, i my to robimy, bo to podkreślam, jest ten trzeci obszar, który jest dla nas bardzo ważny, pomagamy też w zdobyciu referencyjnych kontraktów, pomagamy im w ich wdrożeniach, czyli w tym wszystkim, co dla nich jest kluczowe. Organizujemy między innymi sesje z wymarzonymi klientami, wspólnie się umawiamy, komu chcieliby się przedstawić, komu chcieliby się zaprezentować. Staramy się, korzystając z naszych dobrych relacji z wieloma firmami, takich potencjalnych klientów zapraszać po to, bo tego typu sesje okazują się też bardzo zimnym prysznicem. Okazuje się, że bardzo często ci młodzi przedsiębiorcy wybierają się na wojnę, nie będąc odpowiednio uzbrojeni, nie mając odpowiedniego prowiantu, nie wiedząc kompletnie o tym, jak wygląda prawdziwe życie frontowe, bo oni całe życie na tym poligonie biegali w tej z powrotem. Więc staramy się adaptować tak naprawdę do poziomu i doświadczenia każdej spółki, która się pojawia w programie. Każdej z nich poświęcamy bardzo dużo uwagi i czasu, bo my mówimy, panie Grzegorzu, o co najmniej 5-6 mentorach na spółkę. Przy 10 spółkach w programie to robi się tego naprawdę bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, to co dla nas jest szalenie ważne też, że nie zostawiamy tych spółek samych sobie. One są takimi naszymi alumnami, takimi już incredibles i widzimy, jak wracają z różnymi bardzo praktycznymi prośbami, poradami, konfrontują swoje pomysły. Widzimy też pewnego rodzaju zanikającą na szczęście niekonsekwencję. Spółki po otrzymaniu feedbacku od mentorów bywało, tak? W wielu przypadkach bardzo szybko podejmowały decyzje o weryfikacji swojego modelu biznesowego, wręcz strategii biznesowej. Aha. Byli też tacy, którzy byli gotowi zarzucić w ogóle to, co robi do tej pory. Więc staramy się im wszystkim w sposób bardzo, wydaje mi się, partnerski, bo to jest też bardzo ważne, przyjazny i otwarty i elastyczny, tłumaczyć, że no to życie biznesowe składa się nie tylko z tych słonecznych dni, ale bywają też dni pochmurne. To, co szczególnie też było ważne w edycjach poprzednich, czego nie ma w tej edycji z oczywistych powodów, staraliśmy się też tworzyć im okazję do tego, żeby mogli to swoje myślenie i swoje pomysły konfrontować ze światem zewnętrznym. Zabieraliśmy ich na 2-dniowe warsztaty do Londynu, zabieraliśmy ich do Berlina, i finał naszego konkursu zawsze był na Slashu w Helsinkach. W tym roku tego nie było, dlatego położyliśmy taki duży nacisk na organizację webinarów wiosną, a teraz podcastów, szkolenia dla prezesów zarządu, a na wiosnę planujemy jeszcze takie, nazywajmy to szumnie, targi kapitału, czyli zaprosiliśmy 5 najlepszych funduszy VC i chcielibyśmy, żeby te spółki, które przejdą z nami cały cykl
akceleracyjny, miał jeszcze możliwość zaprezentowania się tym, którzy potencjalnie mogą na nich przyjaźnie łypnąć i może coś z tego dobrego wyjść. Mam nadzieję, że nie zrozumiał Pan mojego pytania jako zarzutu w Waszą stronę. Wprost przeciwnie, ja właśnie powiedziałem, że bardzo, może nie bardzo, bo mam taką tendencję trochę do przesadzania, że zdarzają się te projekty, programy i to takie wsparcie niby firm, które deklarują wsparcie, a tak naprawdę chodzi głównie o efekty PR-owe. Oto proszę, my tu wspieramy polski młody biznes. Dlatego bardzo gratuluję i bardzo szanuję ten wasz projekt, bo rzeczywiście, jak mówię, sam pan Kulczyk jest przecież też mentorem i też na pewno jego obecność stymuluje tych młodych ludzi. Bez wątpienia. Dla mnie największym komplementem, jaki słyszymy po kolejnych sesjach, są słowa, że dostaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy. I to jest chyba to, co dla nas jest ogromną satysfakcją, ponieważ miałem taką, o, to pochwalę się, miałem przezabawną historię w Berlinie w ubiegłym roku. Siedziałem z jedną ze spółek, rzeczywiście gdzieś tam skromnie z boku przysłuchując się dyskusji i jeden z uczestników mówi, wiesz co Jarek, naprawdę to jest bardzo prestiżowy konkurs. Nam jest tak miło, że zostaliśmy po pierwsze zakwalifikowani, po drugie widzimy, że to nie jest ściema, że nami się naprawdę ktoś zajmuje, że dostajemy tyle różnych propozycji i mentorów, i wyjazdów, i szkoleń. I właściwie, wiesz co, czasem to bywa wręcz irytujące, bo tu cały czas się coś dzieje, a my musimy mieć czas na to, żeby pracować. Następnego dnia na śniadaniu przyszedł, mówi, stary, ja cię strasznie przepraszam, ja nie wiedziałem, kim ty jesteś, bo myśmy się wcześniej nie widzieli. Wziąłem to za dobrą monetę, czyli mówił szczerze i z serca, jak naprawdę ocenia ten nasz program i to chyba był dla nas największy komplement. To ładne, to bardzo ładne. A proszę powiedzieć, czy może pan powiedzieć o jakichś takich spektakularnych waszych osiągnięciach, w sensie pomocy tym, czy wypromowaniu tych spółek? Jako dobry ojciec, też samozwańczy tego programu, nie chciałbym, dlatego że te sukcesy są małe i duże, ale one wszystkie są szalenie ważne. I są spółki, z którymi spędzamy bardzo dużo czasu, bo mam czasem wrażenie, że to są spółki, które troszeczkę nawiązując do pańskiej tezy i poprzedniego pytania, w ogóle nie powinny się znaleźć nawet w takich konkursach, że one są na tak wczesnym etapie rozwoju, mają tak mało wykrystalizowany i model biznesowy i tak naprawdę wiedzą, czego chcą, że staramy się z nimi odrabiać te lekcje podwójnie. To znaczy tam wielkim sukcesem jest to, że udaje się nadrobić cały ten nieprzetrawiony do końca pomysł na biznes. Przechodzimy przez wszystkie kluczowe obszary operacyjne prowadzenia firmy. Pokazujemy, jak trzeba pewne rzeczy robić. Kontaktujemy z mentorami, którzy wykonują całą pracę takiego zewnętrznego konsultanta, który nierzadko kosztuje ogromne pieniądze. I dla mnie to, że ta spółka po takim programie nabiera pewnej dojrzałości, nabiera pewnej odwagi, nabiera wiatru w skrzydła i zaczyna widać, że tam też przełamuje się coś i pojawia się takie wewnętrzne przekonanie, że jednak dadzą radę, to jest ogromny sukces. Z jednej strony mamy spółki, a z drugiej strony spółki, które dzisiaj już w sposób bardzo taki spektakularny pozyskują kolejne rundy finansowania. No są takimi z tych brzydkich kaczątek naprawdę przeistoczyły się w piękne łabędzie i świetnie sobie radzą. Sukces może nieporównywalny w nawiązaniu do tych pierwszych, ale dla nas to są kochane dzieci, zarówno te pierwsze, jak i drugie. I nie chciałbym nikogo wskazywać, dlatego też, żeby właśnie nie wartościować i nie pokazywać, że traktujemy je może w jakiś sposób odmiennie inny. Nie, wszystkich traktujemy tak samo, z podkreśleniem tego, co powiedziałem na początku, ci, którzy potrzebują tej pomocy więcej, dostają tej pomocy więcej i tutaj nikt wokół tego nie robi żadnego, nie ma tutaj jakiejś dodatkowej dyskusji. No dobrze, już nie mogę się doczekać, bo niniejszym chyba
powinniśmy oficjalnie powiedzieć już, że nasz ranking 50 kreatywnych dołącza do waszego programu w tym roku i że będziemy mieli tę szansę, tę przyjemność zaoferować też naszym wybranym, najlepszym zgłoszonym projektom właśnie ten program, o którym pan mówił. Nam jest bardzo miło, tych powodów jest więcej, panie Grzegorzu. Po pierwsze to, że chcemy, rzeczywiście identyfikujemy kolejne źródła fajnych pomysłów i fajnych ludzi i fajnych projektów, którymi moglibyśmy się również opiekować i pomóc im przez te kilka tygodni w roku w budowaniu kompetencji i w rozwijaniu skrzydeł. Z drugiej strony to, co jest esencją naszego programu, to jest czas drugiego człowieka i widzimy, że im dalej w las, tym trudniej, więc na gwałt potrzebujemy dobrych mentorów, czyli ludzi, którzy gotowi są pro bono dzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, a takich w programie macie bardzo dużo, więc będziemy z jednej strony korzystać z waszych najlepszych projektów i finalistów waszego konkursu, waszego zestawienia, z drugiej strony będziemy stukać do drzwi i upominać się o tych, których pan tak tam strzeże, te najcenniejsze, ten trust mózgów, który tam siedzi za 50 kreatywnymi, których się kryje i będziemy prosić o wsparcie naszego programu, bo to jest zaskakujące, jak w dobie nowoczesnej technologii, postępu technologicznego, dyskusji na temat tego, jak będziemy żyć, pracować w oparciu o właśnie nowoczesne technologie, okazuje się, że prozaiczne face to face i poświęcenie sobie odrobiny czasu, empatia, próba wsłuchania się w głos drugiego człowieka i taka partnerska, koleżeńska, bezinteresowna pomoc jest ciągle najbardziej w cenie. Dlatego tak bardzo szkoda, że te czasy nadeszły i od marca mamy taką sytuację, że mamy ograniczoną możliwość spotkań, bo jednym z takich bardzo atrakcyjnych form naszego programu wokół tego rankingu, bo to nie, przecież nie tylko konkurs, były przynajmniej raz w miesiącu spotkania, na których właśnie widzieliśmy się, wymyślaliśmy fajne tematy dla naszych laureatów, dla naszych partnerów. Ale miejmy nadzieję, że to szybko wróci i będziemy mogli też my wrócić do tych wszystkich programów. Miło mi bardzo, że udało nam się porozumieć i dogadać na tę nową naszą edycję, która zacznie się na przełomie stycznia i lutego. I cóż, życzmy sobie w takim razie powodzenia. Wszystkiego dobrego, bardzo się cieszymy i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, wesołych świąt, do widzenia. O, wesołych świąt.